kolejna złota piłka. Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku pójdziemy do Muzeum Cristiano Ronaldo, które znajduje się przy porcie Funchal. Wstęp za osobę dorosłą to 5 euro. Dzieci do 6 roku życia gratis. Także zapraszam Was na odcinek. Muzeum jest otwarte od 10 do 17, od poniedziałku do piątku. Jest poniedziałek, 10.20, myśleliśmy, że sobie przyjdziemy, kogo nie będzie, ale przypłynęły trzy wielkie wycieczkowce, tu kawałek, widzicie jednego? No i ludzie, niektórzy ludzie po prostu chodzą do tego muzeum. Ale myślę, że szybko nam się uda dostać, nie stoimy daleko od kasy. Tutaj na wstępie zdjęcia młodego Cristiano. Tu koszulki. Tak jak mówiłem, wstęp kosztuje 5 euro, a jednak dzieci do 10 roku życia są gratis. Także kupujemy bilety i wchodzimy. Mamy już bilet za piątaka. Idziemy. Zaczyna się od zdjęć z nagrodami i schodzi się w dół po schodkach. Lub można zjechać windą też, także jeżeli jesteście z wózkiem, z dzieckiem lub innym wózkiem, to możecie po prostu zjechać. No i cóż, zaczynamy. Zobaczenie, co tu mamy? Jakieś chyba rękodzieła od fanów i jakieś książki i tak dalej. Co tam też idziemy zobaczyć? To najbardziej chciałeś zobaczyć, tak? Jest złota piłka, czy co? O, podoba ci się? Czesio? Zobacz ile, tu jest złotych piłek. No, srebrny but, medale. O, medale za wygranie Ligi Angielskiej. To dla mnie to osobiście najlepsze wspomnienia z Cristiano, bo jestem kibicem Manchester United. Mhm. Koszulka meczowa z eliminacji do Euro 2008. To nie wiem, czy nie z meczu z nami czasem, wygranego przez nas 2-1. Moja ulubiona koszulka z ulubionych czasów. To jest chyba z Eusebio zdjęcia. Tu coś, zobacz, zobaczymy tu jakie są nagrody. A, Champions de Madeira. Chodź Czesio, teraz tu pójdziemy. To już wiadomo, późniejsze czasy.
Belgrado, Serbia, Portugalia. Ile tu tego jest? Gołd. No w sumie, jak chcecie sobie pooglądać nawet puchary, medale i tym podobne, to to jest... O, kolana, papa! Mhm. To jest puchar za... To jest puchar, Czesio, za mistrzostwo Anglii, wiesz? Właśnie, o, 2008-2009, to właśnie z takich czasów, w których... A ten papa? Najbardziej szanuję. To jest puchar Anglii. To też jest mistrzostwo Anglii. A to jest gracz to? Roku na świecie. A to nie wiem, przyznam ci szczerze. A ta piłeczka? Tu kolejna złota piłka. O, i... A tu są najnowsze czasy tego oto pana. Dobrze. Złoty but. A widziałeś złotego buta, Czesio? No, no. Też chyba pewnie. O, zobacz. Golden boot. Srebrny but z piłką. Tak. O, ile piłek, co nie, Czesio? Czasy Juventusu w tym miejscu nie tak dawno. Mhm. Lub te. Złote piłki? Lub cięcie. Dobra. Tu chodź, zobaczymy. Z tymi piłkami? Tak. Mistrzostwo Włoch. Teraz to. Piłki. Teraz takie małe. No, a to? No, jakie maluteńki. Teraz piłce na kawę. Dobra. A butami zrobiłeś? Mhm. Player of the Year, Manchester United. Robisz też zdjęcie tutaj? Mhm. Player of the Month. A teraz ja robię. Poczekaj, Czesio. Ja skończę zaraz już. Tak to wygląda, moi drodzy. Możecie popodziwiać sobie. Puchary, medale, które wygrał Cristiano, plus jakieś koszulki, piłki, jak widzicie, rękodziełka, które dostał. Sami widzicie, jak to wygląda. Wszystko to zobaczyć na żywo. Można w tym miejscu właśnie, w Funchal na Maderze, przy samym porcie. Za 5 euro to osoba. Tu jeszcze przeszliśmy do rękodzieł, listów i tak dalej. I tu do Cristiano napisał Damian z Łodzi. Pozdrawiamy cię, Damian, jeżeli to oglądasz. Twój list jest w Muzeum Cristiano na Maderze. O. Wychodzimy, dziękujemy za wizytę. My w muzeum spędziliśmy jakieś 15-20 minut. Myślę, że to jest fajne miejsce, żeby sobie zobaczyć te wszystkie puchary, medale i tak dalej na żywo. Taka okazja właśnie w takim miejscu, więc czy warto? Ocencie sami. Tak jak mówiłem, wstęp 5 euro. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to kliknijcie przycisk subskrybuj pod filmem teraz i łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć, hej, miłego dnia.